SKIF Zukunft, opowiedz o swoim, o swoich związkach z ruchem bundowskim, o tym, jak to się zaczęło w twoim życiu. To jest zaczęło się w moim życiu. Dzieci w szkole, to tam wszyscy zależeli do jakiejś organizacji. No i wszyscy chłopcy, jedni tu, drudzy tam. No to ja też. No i zapisałem się do tego SKIF-u, bo większość była SKIF, to taka bundowska organizacja dziecięca. No i po obiedzie, jak się zapisałem, to powiedziałem mamie i się zdziwiłem, że była zadowolona. No jak była zadowolona, to już zostałem w tym SKIF-ie i tam właściwie to była taka prawdziwa szkoła życia, takiego życia w tym, wśród tej strasznej biedy, która była, bo przecież ja nie miałem tej najgorszej biedy. Ja miałem biedę taką, no, że ja na przykład jak przychodził, bo Frania była u nas, co sprzątała i gotowała i mieszkała, to jak przychodził kolega ze mną na obiad, to pół kotletu. To ja dostawałem pół kotletu on, więc, ale jednak to nie było bogato. Natomiast bieda straszna była dookoła. To sobie trudno wyobrazić, bo przecież dziś się mówi, że jest bieda, że niż żyją poniżej standardu socjalnego, czy jakiegoś to się mówi, czy... Ale to w ogóle nie wchodzi w rachubę to, co jest, jeżeli wtedy tysiące ludzi mieszkało w suterynach, siedem osób w jednej suterynie, jedno łóżko, wielkie bezrobocie, a tam, gdzie zarobki były, to były po 50 groszy, jak trzeba było, jak było tego, że śnieg odgarniać dziennie 50 groszy, to odgarnianie śniegów i to było ratunek, prawda? I kolejki były przed ratuszem na to odgarnianie śniegu godzinne. No i także to była okropna bieda, to sobie trudno wyobrazić. Bo, no nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, ale gruźlica, bieda, bezrobocie, brud, smród, zimno. To było to otoczenie, które naprawdę nie na franciszkańskie, bo to było troszeczkę bogatsza dzielnica, ale już za rogiem na Kupieckiej, na jak się nazywało to, na Walowej, na Wolyńskiej. To jest, było 200 metrów dalej, czy 100, 150 metrów. Bazar, który był naprzeciwko między franciszkańską a świętojerską, to sprzedawał, no już nie wiem co, po 2 grosze, po 5 groszy, takie rzeczy. To były nędza, straszna nędza tam żyła i kupowała. Żebractwo, było żebractwo, ale ono nie było tak strasznie rozpowszechnione. Byli tacy zawodowi żebracy, którzy przychodzili jeden w piątek, drugi w sobotę i czekali na 5 groszy czy 3 grosze, żeby dostali ci sami. Ale to sobie trudno wyobrazić tą nędzę. Jak się mówi dzisiaj, że zapałki dzielono na czworo, to jest prawda. Elektryczności nie było w wielu mieszkaniach. To przecież po ciemku wszystko, przy świecach się odbywało. Karbidówek jeszcze nie było, to w czasie wojny był ten wymysł z karbidówkami. To świeca to był też luksus. Wszystko razem było okropne. Także ja nie miałem takiej najgorszej biedy. Oczywiście nie było pieniędzy, nie było to, nie można było sobie kupić, nie pamiętam, pierwsze ubranie i drugie spodnie, to do matury miałem, także... Także było źle. No i ja byłem w tym SKIF-ie, tam była taka organizacja socjalistyczna, dzieci tam uczono, jak trzeba żyć w kolektywie, jak dla innych, jak takie półharcerskie, półsocjalistyczne wykłady. Potem zostałem tam instruktorem, przewodniczącym.